Siemaneczko, ja jestem Nadimis. W tym poradniku pokażę Ci, jak zbudować swoją boską czarodziejkę pod łyskawicę w totalnie endgame'owym wydaniu. Dodatkowo na koniec filmu jeszcze zdradzę Ci malutki taki tip, dzięki któremu będziesz lepiej wybierał przedmioty dla tejże czarodziejki i zaproszę Cię też do prezentacji buildu, w której stała się rzecz naprawdę niesamowita, spontaniczna i nigdy bym się nie spodziewał czegoś takiego. Także, jeżeli film Ci się spodoba, upewnij się, że mnie subskrybujesz, że kliknąłeś dzwoneczek, wtedy nie ominiecie żaden mój kolejny materiał z D2R. A teraz do dzieła. Przed Tobą są trzy różne tabelki. Jeżeli chodzi o czarodziejkę, ma ona aż dwie różne tabelki progów szybszego rzucania zaklęć. Więc to jest coś unikatowego. Po lewej masz tabelkę progów błyskawicy oraz seryjnych błyskawic. Błyskawice jest nasza główna broń, więc dlatego ta tabelka się znalazła, jest to bardzo ważne dla nas. Po prawej masz tabelkę z wszystkich innych umiejętności typu Frostnova, Teleport, Meteor, Fireball, wszystkiego innego. A trzecia tabelka skrajnie po prawej przedstawia Ci szybkość odzyskiwania równowagi, czyli FHR, Faster Hit Recovery, i nas będzie interesował próg 7 klatek oraz ewentualnie 6, jeżeli uda Ci się dociągnąć, ale 7 klatek, 86% będzie wystarczające. Co do progu błyskawic i seryjnych błyskawic, celujemy w 117%, więc możesz sobie to zapisać, możesz do tego wrócić, zrobić screena. Na pewno będzie to bardzo ważne i na pewno jest to bardzo ważna informacja do zapamiętania. Także jedziemy dalej z koksem. Statystyki. Siła pod najcięższy przedmiot w naszym ekwipunku i w naszym przypadku będzie to zawsze Monarcha Duch, 156 siły. Cała reszta albo w żywotność, jeżeli nie inwestujemy w tarczę energetyczną, tylko w życie, albo w energię, jeżeli inwestujemy w tarczę energetyczną i wtedy nic do życia. Która droga jest lepsza, zapytasz? Nie ma odpowiedzi. To zależy od Ciebie, to jest osobista preferencja. Połowa ludzi robi tak, połowa ludzi robi tak. Co Ci mogę powiedzieć od siebie? Moja preferencja jest to inwestowanie w żywotność. Dlaczego? Dlatego, że w Diablo 2 Resurrected i w starym Diablo 2 był i dalej istnieje taki bóg, który powoduje, że potwory, które mają tą dodatkową umiejętność spalanie many, spalają na normalu i na koszmarze o 256 razy many za dużo, a na piekle o 512 razy many za dużo. Więc to mnie nie przekonuje do tego, żeby iść w tarczę energetyczną, dlatego że od razu mam taki scenariusz w głowie, że teleportuję się na piekle i nagle wpadam w paka potworów właśnie ze spalaniem many. Jeden potwór mnie uderza i moja mana ze 100% od razu spada do zera, tracę tarczę energetyczną i nie mogę się wyteleportować dalej. Co robię? Ginę. No nie? Ale wiele graczy lubi tarczę energetyczną, jest to ich styl gry, lubią te styl gry, ja tego nie neguję. Każdy ma swoje podejście i przy tym zostańmy. Jeżeli lubisz tarczę energetyczną, to jak najbardziej idź w nią i zaraz omówię, jakie przedmioty będziesz potrzebował właśnie inwestując w nią. I a propos teraz właśnie tych dwóch dróg naszych umiejętności. Zimno, 1 w zbroja mrozu. Ogień, 1 w ciepło. Błyskawice, najpierw maksujemy błyskawice, potem maksujemy seryjne błyskawice, potem maksujemy mistrzostwo w badaniu błyskawicami, potem wioski błyskawic oraz nowe. Dodatkowo obowiązkowy 1 punkt w pole statyczne, w telekinezę po jednym i w teleport 1. Można sobie wrzucić 1 punkt w burzę z piorunami i jeżeli inwestujemy w tarczę energetyczną, to BUM! Tarcza energetyczna i ekstra punkty, które zainwestowalibyśmy w synergię do naszej błyskawicy, czyli na przykład nowa albo wiązki błyskawic, możemy sobie zainwestować w telekinezę, która dodatkowo podniesie tutaj naszą tarczę energetyczną, dodatkowo zboostuje naszą tarczę energetyczną. Także to są opcje. Można jakby spokojnie zostawić tu jeden, też będzie git. Itemy bez tarczy energetycznej, zwykła gra pod żywotność. Eskuta, oczywiście z widokiem tęczy w środku, czyli widok tęczy daje minus 5 do odporności wroga na błyskawice i plus 5 obrażenia od błyskawic u nas. Tak samo w Gryfonie, Gryfon z widokiem tęczy, Okowy Honoru, Mara, wspomniana wcześniej Monarcha Duch, Fiasko Łazy, Obrączki Bulkatosa albo z Kamieni Jordana, Arachid Mesh, czyli siatka arachidów, szpony Trunk Owla. Wymiennie na przykład
pięści maga. Aczkolwiek zawsze preferujesz Point Rangola, bo dają dodatkowego Coldressa, a pięści maga dają niewiele tej regeneracji na manę. No chyba, że gram jakimś Fire Speckiem, wtedy pięści maga są spoko, bo dodają do umiejętności ognia, no nie? Dodatkowo, jeżeli chcemy sobie tutaj pograć troszkę, jakby mamy też drugą opcję itemów, możemy zamiast Oko Honoru zarzucić szatami Ormusa. Oczywiście koniecznie plus 3 do umiejętności błyskawice. Jest to fajny armor, który też zwiększa nam obrażenia dość mocno. Oczywiście z widokiem tęczy w środku. Możemy zamiast S-huty używać Hoto, które da nam serce, czyli serce dębu, które zwiększy nasze odporności. Albo niektórzy gracze lubią też sobie latać z sierpem księżyca, który bardzo skutecznie odejmuje odporności wrogów na błyskawice. Nie daje on szybkości rzucania czarów, nie daje on umiejętności ekstra, ale minus 35% do odporności wroga na błyskawice to jest fajny bonus. Jeżeli gram pod Mana Shielda, zastępuję sobie Trunk Owl za odmrożenie, koniecznie Kamień Jordana, jeżeli oczywiście je mam, no po prostu dlatego, że zwiększają maksymalną manę, czym więcej maksymalnej many, tym oczywiście lepiej, no nie? Na Switchu dodatkowo inwestuję w pamięć, oprócz tego, że mam Wezwanie do Broni oraz Ducha. Wezwanie do Broni oraz Duch występuje i w wersji Mana Shield, i w wersji Żywotność. To jest po prostu zbyt OP, żeby tego pominąć. Okrzyki, dowodzenie oraz rozkazy są zbyt dobre, no nie? Dodatkowo właśnie, jeżeli inwestuję w Mana Shield, no to używam Kostura Lum Io Sol Ed Pamięć, która dodatkowo zwiększa możliwości mojej Mana Shield. Jeżeli chciałbym sobie po Magic Findować tą postacią, poszukać przedmiotów, jak najbardziej mogę, pamiętając o tym, żeby utrzymać cały czas próg szybkości rzucania czarów 117%. To jest bardzo, bardzo istotne. Także, trzy części setu Talerasza, które dadzą nam dodatkowe ponad 60% Magic Findu i sama Straż Talerasza daje duży bonus do Magic Findu. Możemy zrobić Soketa, rzucić tam Topaz albo Ista. Osłony Fortuny, Nagele, Podróżniki, Szako z Topazem albo z Istem, Złoty Powróz, który możemy sobie wrzucić do kostki Horadrimów i zupgrade'ować do lepszej, do wyższej jakości Exceptional, co spowoduje, że dostajemy 4 dodatkowe sloty na potiony. Także jest to bardzo ciekawe, jeżeli brakuje nam, jeżeli na przykład zakładamy sobie Magic Find Gear, albo ogólnie, jeżeli brakuje nam troszeczkę szybkości rzucania czarów, żeby dobić do tego progu 117, możemy sobie wrzucić taki jakiś ring, albo zrobiony w kostce Radrimów, albo rzadki, albo niebieski, jakikolwiek, który da nam 10% szybkości rzucania czarów, albo dodatkowy jakiś amulet, też również rzadki crafted, który też zwiększa naszą szybkość rzucania czarów. Możliwości jest dużo, ważny jest ten próg. Talizmany! Podstawa, skillery do błyskawic. Dodatkowy bonus w zdrowiu, mile widziany. Jeżeli chodzi o talizmany małe, 20 zdrowia, jakiejś odporności, jeżeli potrzebujemy. Jeżeli gramy pod Mana Shielda, koniecznie, jeżeli uda nam się znaleźć jakieś właśnie mieszane małe talizmany, zdrowie, mana, zarzucamy, rewelacyjne. Czym więcej many, tym lepiej dla nas. Oczywiście Anihilus z Diabloklona i pochodnia piekielnego ognia z Uber Tristra. Najemnik, przechodzimy do najemnika, jest to nasza gwiazda, nasz klucz tego buildu. Już przechodzimy do tego dlaczego. Moja propozycja, albo najemnik z aurą mocy, albo ze świętego chłodu, ze świętym chłodem. Obu najemników znajdziesz w drugim akcie na poziomie koszmar. Jeżeli chcesz maksymalizować swoje obrażenia, totalnie wycisnąć wszystko, co chcesz, co się da, no to aura mocy. Jeżeli chcesz pójść w lekką defensywę, bo święty chłód to gwarantuje, tepując się w potwory, wszystkie wokół mają od razu zamrożenie, więc są trochę wolniejsze, więc masz więcej czasu, więc to jest defensywne dla Ciebie. I moja osobista preferencja, święty chód, rewelacyjnie się sprawdza. Te, nie umiejętności, tylko itemy najemnika. Hard, najlepiej w eterycznej zbroi, bo wiadomo, przedmioty na najemniku się nie psują. Obliczan Dariel, tutaj możemy mu dorzucić na przykład Rala, żeby zanegować negatywny efekt minusowej odporności na ogień. I nieskończoność, nasz klucz. Nieskończoność Bermal, Ber East daje nam aurę przekonania na 12 poziomie, co skutecznie łamie niewrażliwości na błyskawice i otwiera nam wrota do właściwie no, większości miejscówek w Diablo 2 Resurrected, do farmy. Także jest to niezbędny, kluczowy przedmiot, musisz go mieć w tym endgame'owym buildzie.
Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o dodatkowy taki tip ode mnie, o którym mówiłem na początku filmu. Jeżeli masz do wyboru dodatkowe umiejętności, dodatkowe obrażenia od umiejętności od błyskawic, na przykład plus tam 10, 15, 20%, albo z drugiej strony minus procentowej odporności na wroga, u wroga na błyskawice, to zawsze wybierz to minus u wroga. Dlatego, że popatrzmy, w tym momencie mistrzostwo moje daje mi 530%. Jeżeli zwiększę to dodatkowe 20%, to będzie to bardzo mała, nieodczuwalna zmiana. Ale jeżeli na przykład wezmę sobie tutaj sierp księżyca, który odejmuje 35% do odporności wroga na błyskawice, to jest to ogromna różnica, która będzie bardzo odczuwalna i która mocno zwiększy nasze obrażenia. Dużo lepiej niż plus 20% do obrażeń od błyskawic. Także to jest taki malutki tip. Podsumowanie, świetna postać, potężna postać. Na pewno nie jest to postać budżetowa. Na pewno potrzebuje wielu przedmiotów, bardzo endgame'owych, bardzo mocnych, bardzo drogich. Ale jeżeli dotarłeś do takiego poziomu i chcesz się pobawić w coś nowego, to ta czarodziejka jest po prostu rewelacyjna. Jakby miodnie się nią gra, jest po prostu nieśmiertelna, jest bardzo szybka, skuteczna. Jeżeli chodzi o obrażenia, są po prostu niebiańskie. Także polecam serdecznie spróbować ten build. Ja kończę, jeżeli masz jakieś pytania, zapraszam w komentarzach, na sekcję komentarzy, albo na live'ie na Twitch TV Nadiwins. Tam mnie spotkasz 4 do 5 razy w tygodniu. Link do streamów jest w opisie. Także ja się żegnam, z mojej strony to wszystko. Miłego dzioka życzę i do następnego. Bam!